System 1.9, wątek 1.9. O co w tym wszystkim chodzi? Generalnie chodzi o to, żeby szybciej rozwijać swoje perełki, żeby one szybciej zdobywały kolejne poziomy, dawały nam większe bonusy. Weźmy na przykładzie tutaj mojej wieży Babel. Jeśli chciałbym podnieść poziom tej perełki, potrzebowałbym 450 perełków, punktów rozwoju. Gra przewiduje coś takiego jak bonusy za wkłady w obce perły. I tutaj, na pierwszym miejscu ten bonus u mnie wynosi 45 perełków, na kolejnych 25, 10 i 5. Chodzi o to, że jeśli ktoś wpłaci jakiekolwiek perełki w tą moją perełkę, pomoże mi ją budować, to w momencie, gdy zamknę dany poziom, dostaną te bonusy. Bonusy są, że tak powiem, powiązane z zaangażowaniem w daną perełkę, z tym, że nie są powiązane z ilością punktów, tylko właśnie ze zdobytym miejscem. Czasami wystarczy jednego PR-ka wrzucić, jeśli jest się na pierwszym miejscu, dostanie się 45 z powrotem. My generalnie tutaj, podchodząc do systemu 1.9, będziemy się starali te wpłaty uzyskać w troszeczkę innej wysokości. Nawet biorąc pod uwagę, że moi inwestorzy wpłaciliby PR-ki w wysokości tylko tego bonusa, to już tutaj jakieś 80 około punktów by mi wpłacili w tą perełkę, czyli ja bym miał tyle mniej. Zamiast 450 miałbym jakieś tam 370 do wpłaty. Generalnie, skąd się wzięło 1.9? Kluczowa jest tutaj taka inna perełka, mianowicie Arka. O, właśnie ta. Ona ma taki jeden fajny bonus. Nazywa się to premia za wkład. I dotyczy to właśnie inwestycji w obce perły. Tutaj mi się nie pokazuje ta premia, bo to jest moja perełka. Ale jeśli weźmiemy obcą perełkę, jakiegoś załóżmy sąsiada, otworzymy sobie ją, to tutaj już na pierwszym miejscu jest bonusu podstawowego 70 i tu po prawej stronie pokazuje mi się taka świnka. To są właśnie te premie uzyskiwane dzięki Arce. Ja tutaj, jeśli wskoczyłbym na pierwsze miejsce do mojego sąsiada, oprócz zwrotu bonusu podstawowego w wysokości 70 perków, dostałbym jeszcze dodatkowe 64, czyli w sumie 134 perki, no plus wiadomo medale i plany. Skąd się wzięło 1.9? Na pierwszym poziomie, jak tylko wybudujemy arkę, mamy 10% bonusa. Czyli zamieniając na ułamek dziesiętny 0,1, czyli za wkład otrzymujemy 1,1 bonusa podstawowego. I teraz jeśli uda nam się rozbudować arkę do 80 levela, to będziemy mieć już 90% tej dodatkowej premii. Czyli będziemy dostawać de facto 190% bonusa podstawowego, czyli tak naprawdę 1,9 bonusa podstawowego. Więc system 1.9 zakłada, że wszyscy powinni mieć arkę na 80 levelu. Czy jeśli nie mamy arki na 80 levelu, możemy brać w nim udział? Jak najbardziej tak. Tylko wystawiając swoje perełki do 1.9, to jakby arka nie jest nam potrzebna, bo ona jest potrzebna tym, którzy zainwestują w tą naszą perełkę. Natomiast jeśli chcemy zdobywać plany, medale w tych inwestycjach 1.9, a nie mamy arki na 80 levelu, albo nie mamy jej wcale, to i tak musimy dać 1.9. Czyli jakby tą różnicę, no będziemy stratni. Czy to się opłaca? Zaraz spróbuję wytłumaczyć. Jak to wygląda w praktyce? A spróbujmy sobie tutaj wrzucić wątek mój zamek Himei. Więc tak, w pierwszej kolejności musimy zablokować pierwszą pozycję. Generalnie spodziewamy się na pierwszą pozycję wpłaty 1.9 bonusa podstawowego, czyli nie możemy zostawić więcej miejsca na wpłatę niż dwukrotność tego 1.9. Czyli generalnie bierzemy sobie pierwszą pozycję, mnożymy przez 3,8. Tu jest bonus podstawowy 610 razy 3,8. Czyli tyle miejsca nam może maksymalnie zostać. Całość perełki to jest 2,357, czyli jeśli odejmiemy sobie od tego 2,357, to wychodzi nam, że do zablokowania pierwszej pozycji muszę wrzucić 39 PR-ków. Wrzucam sobie 39 PR-ków i tu już jest zrobiony blok na pierwszą i drugą pozycję. Czyli teraz możemy przeskoczyć do jakiegoś wątku 1.9,
Weźmy jakiś szybszy międzygildijny. Wrzucamy sobie tutaj ten nasz zamek. Wpiszemy, które pozycje chcemy, żeby nam zajęto. Ja to wpiszę tylko pierwszą i drugą, żeby tutaj pokazowo było widać, jak to wszystko działa. Generalnie wątki czy tematy 1.9, zwał jak zwał, działają w bardzo różny sposób. Wszystko jest kwestia tego, jak się dogadają ludzie. Są różne. Jest na przykład taki, że wystarczy wrzucić perełkę, automatycznie wszystkie wolne miejsca są do wzięcia. Są takie na przykład jak ten mój, że ktoś, kto wystawia perełkę, określa, które miejsca jakby są do zajęcia. Czyli w tym momencie, jeśli ja wpisałem pierwsze i drugie miejsce, to uczestnicy tego wątka, o, tu już jeden mój kolega wbił na pierwsze miejsce, za chwilę się powinna pojawić wpłata. Uczestnicy tego wątka, o, i wskoczyła wpłata. Biorą tylko te pozycje, które są wystawione niejako do zajęcia. I teraz popatrzmy. Tutaj mamy 610 bonusa podstawowego. 610 razy 1,9. Dokładnie tyle kolega wpłacił. 1159, czyli bonus podstawowy razy 1,9 daje nam tą wartość. Co to daje? To daje to, że perełki się szybciej rozwijają. Ja chcąc samodzielnie budować tą perełkę, musiałbym tutaj wrzucić ponad 2000 perków. No to jest spora ilość. Dzięki temu, że są te bonusy, że ktoś wymyślił ten system 1.9, czyli te bonusy, które są no, dużo mniejsze, bo tu bonus jest 610 perków, a wpłatę dostaje 1159, czyli dostaje to, co byłoby do zwrotu, gdyby ktoś, kto wpłaca, miał arkę na 80 levelu. Nie wiem, czy mój kolega ma arkę na 80 levelu, ale to jest jakby jego sprawa. On ma wpłacić 1.9. Jest też taka możliwość, że tą arkę ma bardziej rozbudowaną, bo tutaj nawiki są rozpisane tylko levele do 80 poziomu. Ale na przykład, jeśli chodzi o arkę, to ja mam już na poziomie tak 90. I mnie ta arka daje 91% bonusa podstawowego. Czyli ja wrzucając w taką perełkę w tym systemie 1.9, wrzucam 1.9 bonusu podstawowego, a 1% bonusa podstawowego niejako zostaje mi. Czyli uczestnicząc w tym systemie 1.9, ja mam jeszcze dodatkowy zysk. Czyli jeśli wpłacił, jeśli by to była, załóżmy, odwrotna sytuacja, to by była perełka kolegi i ja bym wrzucił tutaj wpłatę na tą jego perełkę, to biorąc pod uwagę, że jest 610 bonusa podstawowego, mnie by zostało dodatkowych 6 PR-ków. Także dla graczy z wysokimi arkami bardzo się opłaca inwestować w obce perełki. Nawet w tym systemie 1.9. Dając 1.9 bonusa podstawowego, zostaje im jeszcze jakiś zysk. Czy to się opłaca w drugą stronę? Czyli jeżeli na przykład chcemy wystawić perełkę, żeby ją rozbudować, a nie mamy arki. Oczywiście, że tak, bo jeśli wystawiamy perełkę, to jakby nie my potrzebujemy arki, tylko ci, którzy będą inwestować. Więc jak najbardziej. Teraz pytanie. Jeśli chcemy zdobyć w tym systemie plany na rozbudowę czy wybudowanie swoich perełek, a nie mamy arki, czy nam się to opłaca? No generalnie tutaj trzeba się liczyć z pewnego rodzaju stratą, ponieważ nie mamy arki, czyli tu wpadając na pierwsze pozycje, dostalibyśmy 610 punktów rozwoju zwrotu, a musimy wpłacić 1159, czyli jakby lekko licząc 550 czy 549 PR-ków bylibyśmy stratni. Ale jeśli nie mamy arki lub mamy ją na bardzo niskim poziomie, w takim razie trzeba polować na te miejsca jak najniższe. Zauważcie, tu bonus podstawowy jest 5 punktów. Czyli ktoś wystawiając piąte miejsce,
do zajęcia, oczekuję wpłaty w wysokości 10 PR-ków. Bo generalnie wychodzi to tak, że 5 razy 1,9 wychodzi 9,5, ale 9,5 się nie da wpłacić, więc zgodnie z arytmetyką automatycznie zaokrąglamy do góry. Piątka idzie do góry. Czyli oczekuję wpłaty tutaj 10 PR-ków. Czyli niejako musimy dołożyć do tego interesu 5 PR-ków, ale otrzymujemy 1256 medali i 3 plany na zamek Himei w tym momencie. Czyli generalnie, dopłacając niewielką ilość PR-ków, polując na niskie miejsca, możemy sobie zdobywać plany, możemy sobie zdobywać medale. Generalnie jest to system bardzo fajny. Przy wyższych poziomach perły, tak jak ja tutaj, do bloka potrzebuję tylko 39 punktów rozwoju wkładu własnego. Później jeszcze do zamknięcia perły będę potrzebował około 200, ale to jest dalej zdecydowanie mniej, niż bym próbował wybudować to własnymi siłami. Co należy pamiętać? Zawsze przystępując do jakiegoś wątku, czy to w gildii, czy to poza gildią, czy to wśród znajomych, czy między sąsiadami to się raczej rozpadają takie wątki, także generalnie albo gildyjny, albo jakiś taki wśród znajomych. Musimy pamiętać o tym, że należy szanować zasady, które w tych wątkach obowiązują. Jeśli jest wątek, tak jak my tutaj mamy, ze wskazywaniem miejsc do zajęcia i ktoś wystawi pierwsze i drugie miejsce, no to raczej nie wbijajcie na trzecie, bo to trzecie może być zarezerwowane dla kogoś z gildii, dla innego znajomego, no po prostu nie dla was. Generalnie jeśli zrobicie taki numer raz, drugi, czasami nawet wystarczy raz, wylecicie z takiego wątku. Generalnie wątki opierają się na tym, że należy się trzymać zasad, które tymi wątkami rządzą. Absolutnie nie ma możliwości tutaj jakiegoś samowolnego wymyślania swoich zasad. Szanujemy te, co są. Generalnie jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie wątku 1.9, można je zadawać w komentarzach. Będę się starał odpowiadać na wszystkie wasze pytania, rozwiewać wszystkie wasze wątpliwości.